Panie profesorze, czy należy ratować ludzkie życie za wszelką cenę? To jest pytanie z gatunku podchwytliwych, ale bez wątpienia są sytuacje, gdzie stosowanie wszelkich środków, które służą podtrzymywaniu ludzkiego życia, nie musi być do końca uzasadnione i co najważniejsze, może być działaniem wbrew woli pacjenta. Ja chcę przytoczyć na początek naszej rozmowy najbardziej znany przykład takiego pacjenta. Mam na myśli papieża Jana Pawła II, który wydał dyspozycję o zaniechaniu dalszych czynności terapeutycznych wobec swojej osoby. Prawda? Papież to wyraził słowami: pozwólcie mi odejść do domu pana mojego. I takie prawo powinien mieć każdy pacjent. W Polsce niestety nie jest to uregulowane prawnie i tu też trzeba od razu powiedzieć, że mówimy o dwóch różnych terminach, żeby nie mylić tego pojęcia z eutanazją. To nie jest aktywne działanie, które ma przyspieszyć śmierć pacjenta, czyli krótko mówiąc uśmiercenie chorego, jest to działanie, które polega na zaprzestaniu uporczywej terapii. Na całym świecie, czy może w wielu krajach istnieje coś takiego, co się nazywa deklaracją woli, czyli pacjent może oświadczyć, i to oświadczenie ma różne formy prawne, że nie wyraża zgody na stosowanie tak zwanej uporczywej terapii w sytuacji, kiedy szanse wyleczenia czy poprawy jego stanu nie istnieją. Taki sztandarowy przykład to są pacjenci ze stwardnieniem zanikowym bocznym, czyli chorzy, u których ustaje zupełnie czynność mięśni, ale którzy zachowują stan świadomości i oni mogą wejść w coś takiego, co się nazywa zespołem zamknięcia, czyli pacjent nie rusza się, nie może oddychać, bo mięśnie oddechowe nie pracują, w związku z tym jest intubowany, ale jego świadomość, czucie jest zachowane. No, żeby dać porównanie, na czym ten zespół zamknięcia polega, no to proszę sobie wyobrazić sytuację, że łazi po nas mucha, której nie jesteśmy w stanie odgonić. I ci chorzy mogą złożyć taką deklarację, że nie życzą sobie, aby ich podłączać do respiratora, czyli nie zgadzają się na sztuczną wentylację. Też taka sytuacja terapii uporczywej coraz częściej dotyczy na przykład pacjentów już z znacznie częściej występującą chorobą, niewydolnością serca. Dzieci chorzy w zaawansowanym okresie niewydolności, kiedy rozwijają niewydolność wielonarządową, no oni mogą być przez długi czas podtrzymywani. Niejednokrotnie na przykład mając wstawiony defibrylator kardiowerter doznają licznych wyładowań, które bardzo znacząco wpływają na jakość ich życia, powodują bardzo nieprzyjemne wrażenia i ci pacjenci na przykład powinni mieć szansę zażyczyć sobie wyłączenia defibrylatora i na przykład, jeśli mają takie życzenie oczywiście, zaprzestania stosowania dalszej terapii. Tu no niestety nasze prawo tego nie reguluje i na przykład mamy duży problem też z pacjentami z tak zwanym stanem wegetatywnym, czyli osoby z nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu, którzy mają zachowane podstawowe czynności, czyli ośrodek oddechowy, ośrodek krążenia funkcjonują, pacjent oddycha sam, natomiast jego kora mózgowa jest już nieodwracalnie uszkodzona i no, pacjent jest w głębokim stanie nieprzytomnym i tacy chorzy na przykład na świecie po rozpoznaniu stanu wegetatywnego są traktowani wyłącznie poprzez podawanie na przykład wody i kalorii, nie stosuje się wobec nich uporczywych zabiegów, nie podaje się na przykład antybiotyków przy towarzyszących infekcjach. My bardzo często takich chorych leczymy antybiotykami, niejednokrotnie kosztownymi i tu oczywiście ja nie mówię tego po to, żeby wypominać komukolwiek wydatek, ale no to jest też metoda hodowania bakterii opornych, które później człowieka o dużych szansach wyleczenia mogą zabić. Mówi pan profesor, mamy problem z takimi pacjentami, czyli czyli lekarz w Polsce nie może podjąć decyzji o zaniechaniu. Nie, takiej decyzji podjąć nie może. Nie ma ścieżki prawnej, która by pozwoliła ograniczyć stosowanie działań terapeutycznych wobec pacjenta, który na przykład jest w stanie wegetatywnym. Czyli wszyscy pacjenci w takim stanie są dalej leczeni? Nie mogę mówić za wszystkich, natomiast u nas tacy pacjenci są dalej leczeni. My oczywiście tłumaczymy rodzinie, rozmawiamy, ale bardzo często rodzina tego nie akceptuje. To
Znaczy rodzina chce, żeby to uporczywe leczenie dalej było kontynuowane. Żeby dalej kontynuować terapię i my to robimy. Warto powiedzieć, że w Polsce od kilku już lat działa zespół, który jest grupą ekspercką zajmującą się problemem terapii uporczywej, który przygotował nawet kiedyś takie wstępne stanowisko. No niestety dalsze prace, głównie prace legislacyjne, nie mają miejsca i to jest zespół zawierający specjalistów z różnych dziedzin, także i filozofów, prawników i przedstawicieli Kościoła. Zresztą inicjatorem był Uniwersytet imienia prymasa Wyszyńskiego i ksiądz profesor Wojciech Bołos jest przewodniczącym, jest no, chyba formalnie przewodniczącym nie jest, ale jest na pewno jednym z ważniejszych członków tego zespołu, którym kieruje pani docent Małgorzata Krajnik z Bydgoszczy. Czyli jest przygotowana merytoryczna analiza, natomiast nie ma żadnej inicjatywy politycznej, która by umożliwiła to, co już jest, przybrało na przykład formę uchwały sejmowej. Tak, rozwiązania prawnego. Wydaje mi się akurat, ja jestem też członkiem tej grupy, tam są też przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej, akurat nie mogłem być na ostatnim posiedzeniu, które miało miejsce pod koniec czerwca. Taka propozycja jest przygotowana i ona powinna trafić do Sejmowej Komisji Zdrowia wkrótce.